Ile razy można pracować pod rząd 6 dni robiąc jednocześnie 45 godzin pauzy? Twoje ulubione słowo padło. Wita. <noise> Aha, 45 godzinny odpoczynek, to tak byśmy napisali, ale OK, dobra. Sytuacja wygląda w ten sposób, że kierowca po zakończonym odpoczynku tygodniowym ma 6 cykli 24 godzinnych. I przed zakończeniem tego szóstego cyklu musi rozpocząć kolejny odpoczynek tygodniowy. Ile razy będzie pracował w tych sześciu cyklach? Ja nie wiem. Bo może się okazać, że jednego dnia pracuje, powiedzmy, 4 godziny czy 5 godzin, idzie do domu, wykorzystuje odpoczynek i wraca w tym samym cyklu, podejmując drugi dzienny odpoczynek. Więc nie sugerowałbym się, ile razy mogę pracować pod rząd. Tylko sugerowałbym się tym terminem, o którym przed chwilą powiedziałem. Zakończyłem odpoczynek tygodniowy. 1, drugi, trzeci, 5, szósty cykl 24-godzinny. Przed jego zakończeniem muszę rozpocząć kolejny. A w międzyczasie mogę mieć 6, 7, może nawet 8 dziennych okresów pracy. Mogę. Mam pilnować również godzin pracy. Godzin pracy i godzin prowadzenia pojazdu. Jeżeli chodzi o godziny pracy. To tak jak każdy inny pracownik, kierowca powinien mieć 40 godzin w tygodniu.